No, powiedzieć, że się działo, to jakby nic nie powiedzieć. Każdy dzień przynosił absolutnie niesamowite emocje. Myślę, że no, widzowie się zdziwią. Zastanawialiśmy się każdego dnia, że właściwie materiałów starczyłoby nam nie na 13 odcinków, tylko na 30 i jeszcze przy założeniu, że każdy odcinek trwa 2 godziny. Nie wiem, jak sobie poradzi montażysta z takim ogromem emocji, niesamowitych zupełnie. Sytuacje były ekstremalne, tylko tyle mogę powiedzieć. Naprawdę były ekstremalne i rozwiązania tych sytuacji też były ekstremalne. Przez blondynką się nie dogadasz. I my tego w życiu nie zrobimy. Wszyscy ściemniają, to jest nie do ogarnięcia. No to jest taki program, gdzie naprawdę możemy poznać różne znane postaci, które znamy z zupełnie innych sytuacji, wsadzone w sytuacje ekstremalne, gdzie nie wystarczy wykonać zadania. To nie jest dojechanie z punktu A do punktu B. Trzeba wykonać ekstremalne zadanie, a przy okazji nikogo nie stracić z oczu. Naprawdę, to jest program dla bystrzaków. No i to i bardzo dużo zaskakujących sytuacji będzie, bardzo, bardzo dużo, naprawdę nie wiem, w ogóle nie wiem, jak to zostanie pokazane i będę płakała nad każdą klatką, która zostanie wycięta, mając w głowie to wszystko, co widziałam przez kilkanaście godzin dziennie, codziennie na planie przez 34 dni. Chyba po raz pierwszy mogę śmiało powiedzieć, że to jest taka edycja, której naprawdę nie trzeba reklamować, nie trzeba niczego wymyślać, nie trzeba nic mówić i nie trzeba wymyślać jakichś sztucznych emocji, tak? I to po prostu tam się naprawdę dzieje. Znaczy tam się naprawdę dzieje. Kurde, nie jest było. Się, nie mogę. Gdzie są te schody? Ale to mam złapać.